Marek Monikowski, Nauki leniwej kotki. Tłumaczyła pani kotka synkowi, że nie warto się ruszać zza pieca, bo świat wcale nie jest taki wesoły, a za progiem mnóstwo złego go czeka. Pies sąsiada z zębiskami, że ho ho, tak ostrymi i twardymi jak ciernie, co uwielbia szarpać koty za ogon, obszczekując je przy tym bezczelnie. Lub elegant skórnika, kogucik, niby trudno o kogoś milszego, a z pazurami potrafi się rzucić i boleśnie podziobać do tego. Drabiny robią na ludzką miarę, na każdy szczebel wspinać się trzeba, a słońce takie strasznie jest jasne, że się na niego popatrzeć nie da. Nie ma na świecie nic ciekawego, mówiła coraz bardziej znudzona. Chmury są białe, niebieskie niebo, a trawa zawsze tylko zielona. Wreszcie zmorzył kotkę sen błogi. Sen przepiękny, nad wszelkie pojęcie. Przyśnił jej się szmat mlecznej drogi z setką myszy na każdym zakręcie. A kot mały wlazł na parapet i oglądał wszystko z zachwytem. Puszystą, zieloną trawę i niebo chmurami spowite. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.